Cześć, w dzisiejszym odcinku przygotujemy jeden z hitów ostatniej aktualizacji sierpniowej. Będzie to tarta cytrynowa według przepisu z Lidlomixa. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania tarty cytrynowej będziemy potrzebowali do ciasta kruchego 150 g mąki, 40 g cukru, 3 szczypty soli, 125 g schłodzonego masła. Do przygotowania nadzienia 3 duże niewoskowane cytryny 400 g, 3 jajka wielkość M, 160 g cukru, 1 opakowanie cukru wanilinowego 8 g, 30 g mąki. Do przygotowania bezy 4 białka wielkość M i 1 szczypta soli, 120 g cukru. Czas przygotowania naszej tarty cytrynowej to 100 minut, wyjdzie nam z tego 12 porcji i przepis oceniany jest jako średnio trudny. Uruchamiam. Piekarnik rozgrzać do 220 stopni, grzanie górne, dolne. Mój piekarnik już się grzeje. Dno formy natłuścić, ścianek formy nie natłuszczać, żeby ciasto w czasie pieczenia nie mogło się z nich zsuwać i opruszyć mąką. Mam przygotowaną, natłuszczoną formę. Delikatnie opruszę to mąką. Ok, odstawiam na bok na razie. Do pojemnika miksującego wsypać mąkę 150 g. Dodać 40 g cukru. Dodać 3 szczypty soli. Dodać 125 g schłodzonego masła podzielonego na kawałki. Ja już mam masło podzielone na kawałki. Wrzucam do pojemnika. I teraz będziemy ugniatać nasze ciasto. 2 minuty. Tryb ugniatanie 4. Ugniatanie dobiegło końca. Tak wygląda moje ciasto. Wydaje się stosunkowo rzadkie. Myślę, że musimy tutaj jeszcze dosypać odrobinę mąki. Bo jak widzicie, to ciasto jest naprawdę bardzo rzadkie. Zwłaszcza, że kolejnym krokiem jest przyłożyć ciasto do formy i palcami wylepić nim dno i 2/3 brzegu. No niestety, nie jestem w stanie tym wylepić mojej formy, zwłaszcza, że masło było naprawdę zimne. Także ja przygotuję mąkę i dosypiemy jeszcze odrobinę mąki. Przygotowałam około 2 łyżek mąki, takich czubatych. Dosypię tutaj na początek tak około jednej czubatej łyżki. Resztę odstawię. Wrócę do poprzedniego kroku. Uruchomię ten tryb, tylko po minucie go wyłączę. Minęła minuta tego dodatkowego czasu. Zobaczmy, jak teraz wygląda ciasto. I jak widzicie, teraz ma ono konsystencję małych grudek i się klei. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli robiliście tą tartę, czy też mieliście taki problem, że to ciasto było za rzadkie, czy może kwestia, że mojego masła, które użyłam, ciężko mi powiedzieć. Pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego. Zrobię teraz z tego wszystkiego kulę. I tak przygotowanym ciastem muszę wykleić moją formę, całe dno i 2/3 brzegu. Będę odrywała po kawałku. Moja tarta jest już cała wylepiona ciastem. Piec spód 15 minut w piekarniku, dokładnie umyć pojemnik miksujący. Czyli ja teraz mój spód wkładam do piekarnika na 15 minut. Minęło 15 minut, moja tarta jest już upieczona wstępnie. Odstawię ją na bok, zobaczymy kolejny krok. Podpieczony spód
Studzić 20 minut, zmniejszyć temperaturę piekarnika do 180 stopni. Temperatura zmniejszona. 3 duże niewoskowane cytryny opłukać gorącą wodą i osuszyć. Ja już cytryny mam opłukane, osuszone. Zetrzeć skórkę z 2 cytryn. Skórka starta z 2 cytryn. Ze wszystkich cytryn wycisnąć sok. Potrzebne będzie 125 g soku. Mam tutaj taką małą wyciskarkę ręczną. Odstawiam skórkę i wyciskam z niej sok. Sok z 3 cytryn wyciśnięty. Wyszło nam ponad 100 ml soku. Do pojemnika miksującego włożyć 3 jajka, wielkość M o temperaturze pokojowej. Trzy jajka w pojemniku miksującym. Dodać 160 g cukru. Cukier dodany. Dodać jedno opakowanie cukru waniliowego, 8 g. I to wszystko będziemy mieszać. 1 minutę, obroty 4. Mieszanie dobiegło końca. Tak się prezentuje powstała masa żółtkowo-białkowa z cukrem. Dodać 30 g mąki. I ponownie mieszamy 30 sekund. Obroty 4. Sekund dobiegło końca. Tak to wygląda. Masę zgarnąć łopatką ze ścianek na dno pojemnika. Ja tutaj nie mam zbyt dużo zgarniania. Dodać 125 g soku z cytryny. Wyszło nam 115. Dodać startą skórkę z cytryny. I wszystko mieszamy. 30 sekund, obroty 4. Masę nałożyć na spód kruchego ciasta, piec 15 minut. Pachnie bardzo cytrynowo, nasza masa jest płynna. Mój spód z kruchego ciasta. Wylewam teraz na niego masę cytrynową. I wstawiam do piekarnika na 15 minut. Moja tarta po 15 minutach pieczenia z naszym kremem tak się prezentuje. Upieczoną tartę studzić 10 minut. Także odstawiam tartę na bok. I będziemy robili kolejny krok. Na pojemniku miksującym ustawić naczynie i odważyć w nim 120 g cukru i odstawić. Ja już cukier mam odważony, odstawiony na bok. W pojemniku miksującym zamocować nasadkę mieszającą. Mocuję nasadkę mieszającą. Do pojemnika miksującego włożyć 4 białka wielkości. Wkładam białka, dodać jedną szczyptę soli, wyjąć miarkę z pokrywy, nakładam pokrywę, wyciągam miarkę. Oj, nie przeczytałam. Podczas następnego kroku, po 4 minutach, przez otwór w pokrywie wsypać cukier. A tutaj mamy ubijanie obroty 4 przez 5 minut. I po 4 minutach wsypię cukier. Moja beza się już ubiła. Ja w międzyczasie
wyłożyłam naszą bezę na tartę. Teraz porobię troszkę nierówności. Ostatnią wskazówką było pianę nałożyć na krem cytrynowy, piec jeszcze 10 minut, uważać, żeby beza za bardzo się nie przypiekła. I teraz wstawiam naszą tartę z bezą na 10 minut do piekarnika. Tarta wystygła, tak się prezentuje. Jak widzicie, pojawiły nam się kropelki rosy, które chyba nie miały być, ale wyszło, więc jest fajnie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Czas na krótkie podsumowanie. Wszyscy już chyba robili tą tartę, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy gorsi. Ciasto, tarta świetna, spód kruchy. Cytryna jest dość intensywnie wyczuwalna, jest naprawdę genialna. Co do słodkości, w punkt, nie wymaga żadnej zmiany. Tutaj delikatna modyfikacja była podczas gotowania przy przyrządzania bardziej ciasta. Dodane zostało odrobinę więcej mąki, ponieważ ciasto wyszło mega rzadkie, ale to już widzieliście wcześniej podczas robienia tego. Mimo wszystko warto zrobić tą tartę. Cenowo wychodzi naprawdę w porządku, ponieważ składniki są bardzo proste i ogólnodostępne, bez zbędnego kombinowania. Jak dla mnie mocne 9 na 10. Dajcie znać, czy wy robiliście. Widziałem na grupie, że dużo osób wykonywało tą tartę i każdemu smakowała. Nam również smakuje, podpisujemy się pod nią. Dzięki za oglądanie, do następnego, hej!